Będę w ciąży, no tak. Po co w ogóle diagnozujemy wady w ciąży? Jak często zdarza się, że u pacjentki, która przychodzi na screeningowe, zwykłe badanie ultrasonograficzne, cokolwiek nieprawidłowego znajdziemy? Wady występują mniej więcej u 2-3, niektórzy podają 4% pacjentek ciężarnych. Natomiast w tej grupie mamy różnego rodzaju wady. Tu mają Państwo klip, gdzie mamy stosunkowo niewielki rozszczep wartki u dziecka. To są wady, które nie wpływają istotnie na późniejszy rozwój psychofizyczny dzieci i tak naprawdę nie stanowią jakiegoś większego problemu z punktu widzenia zdrowotnego. Natomiast to zdjęcie, które mają Państwo po prawej stronie, które wygląda zupełnie prawidłowo, to jest dziecko z zespołem Downa, w tej chwili już kilkunastoletnie, ciężko psychicznie upośledzone. To jest wada, której ultrasonograficznie stosunkowo często nie jesteśmy w stanie rozpoznać, mimo że jest ciężką i poważną wadą. Jeżeli chodzi o wady rozwojowe, o wady wrodzone, to dzielimy je tak naprawdę na dwie duże grupy, czyli wady rozwojowe polegające na nieprawidłowościach stwierdzanych w różnych narządach i strukturach ciała dziecka. I to jest to, co tak naprawdę bardzo dobrze diagnozujemy ultrasonograficznie, bo mówi się o tym, że około 80% takiej wady jesteśmy w stanie rozpoznać przy pomocy badania USG. I grupę chorób genetycznych, czyli aberracje chromosomowe i choroby jednogenowe, które z naszego punktu widzenia są dużo trudniejszym tematem, a tak naprawdę często dużo ważniejszym, dlatego że wiele z nich prowadzi do ciężkich upośledzeń psychicznych i do ciężkiego zaburzenia rozwoju psychofizycznego u dzieci. Co nam daje rozpoznanie wady w czasie ciąży? Pierwsza rzecz to jest informacja, którą pacjentka od nas odbiera, że dziecko jest chore. Ci, którzy mają trochę kontaktu z tymi pacjentkami, ci, którzy zajmują się trochę psychologią, wiedzą, że taka informacja o tym, że dziecko urodzi się chore, często ciężko upośledzone, wywołuje określony scenariusz reakcji psychologicznych u pacjentki, które obejmują to, co tutaj na tym slajdzie pokazałam. Pierwszy odruch jest taki, może doktor się myli, może to nie jest prawda i może to dziecko jednak urodzi się zdrowe. Potem mamy często taki etap, gdzie pacjentka mówi, ja nie chcę chorego dziecka. I to, co psycholodzy uważają, że jest bardzo ważne, żeby ten etap miał miejsce w trakcie ciąży, żeby się nie przełożył na sposób opieki nad dzieckiem po porodzie. Bardzo często, jeśli dziecko rodzi się chore i pacjentka nie wiedziała o tym wcześniej, przed porodem, we wczesnym okresie dziecięcym przechodzi właśnie ten etap odrzucenia dziecka. I nie wiem, czy Państwo się z tym spotkali, ale ja się 2 razy z tym spotkałam, że matki, które oddały dzieci do domu dziecka, wracały do tych dzieci po kilku miesiącach i odbierały je z domu dziecka, oczywiście pod warunkiem, że nie zdążyły podpisać zrzeczenia się praw rodzicielskich. Potem przychodzi etap akceptacji sytuacji i szukania wsparcia, możliwości leczenia, pomocy jakiejś, którą można temu dziecku udzielić. W całym tym okresie bardzo przydatna jest pomoc psychologa, pracownika socjalnego, rodzin, które mają dzieci z takimi chorobami, po to, żeby ci ludzie, którzy oczekują urodzenia się chorego dziecka, zorientowali się, co ich tak naprawdę czeka. Bo rzeczywistość jest taka, że jeśli nawet powiemy pacjentce, że będzie miała dziecko z zespołem Downa, to często jest tak, że pani sobie wyobraża coś, co widziała w telewizji, czy zna jedno, czy dwoje dzieci z zespołem Downa. Natomiast spektrum chorób związanych, czy nie tyle chorób, co skutków związanych z zespołem Downa jest bardzo szerokie. Są dzieci, które rozwijają się w miarę prawidłowo, a są dzieci, które są ciężko upośledzone psychicznie, agresywne i bardzo trudne w opiece. Dla nas informacja o tym, czy dziecko jest chore i na co dziecko jest chore, jest informacją, która powinna sprowokować zastanowienie się nad tym, co jako lekarze możemy z tym zrobić. Czasami nie mamy żadnych możliwości terapii. Czekamy, aż dziecko się urodzi, oddajemy pod opiekę fizjoterapeutów i opiekę matki. Czasami jest tak, że możemy zaproponować terapię wewnątrz maciczną. Czasami możemy zaproponować przerwanie ciąży. Ale poza tym, że zastanawiamy się nad kluczem jakby do postępowania przez całą ciążę, monitorujemy również stan płodu i dynamikę zmian.
Tak jak na przykład w przypadku wodogłowia, które tutaj Państwo widzą, narastanie wodogłowia w trakcie ciąży może zmienić naszą decyzję co do postępowania zachowawczego i może się okazać, że pacjentów, które wydawało nam się, że musimy nic zrobić po koniec ciąży, czy no może pod koniec, to źle powiedziane, ale pod koniec okresu, kiedy możemy proponować terapię wewnątrzmakiczną, będziemy jednak się do tej terapii skłaniać. To jest książkowy cel postawienia rozpoznania choroby w czasie ciąży. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych mogących wystąpić na skutek nierozpoznania wady. I tu się odwołam do rzeczy, o której rzadko rozmawiamy i która rzadko jakby wypływa z tego, co rozpoznajemy i z rozmów z pacjentkami. Nie zgadzam się zupełnie z tym, że na przykład rozpoznanie zespołu Downa wpływa na przebieg ciąży, nasze postępowanie z pacjentką w czasie ciąży i poród. Mieliśmy do czynienia z taką pacjentką, gdzie nie wiedzieliśmy, że dziecko ma zespół Downa i około 32 tygodnia dziecko zaczęło wolniej rosnąć. Przy prawidłowej objętości płynu obwodniowego i prawidłowych przepływach miało niereaktywne kategorie z zawężoną oscylacją. No jaka była nasza reakcja, jak Państwo się domyślają? W 34 tygodniu pacjentka miała zaryfikowany poród i urodziło się dziecko z zespołem Downa. Czy to dobrze dla tego dziecka? Na pewno nie, bo oprócz zespołu Downa dołożyliśmy mu jeszcze wcześniactwo. A gdybyśmy wiedzieli, że dziecko ma zespół Downa, to powinniśmy się zastanowić, że dzieci z zespołem Downa mogą mieć obniżone napięcie mięśniowe, w związku z tym gorzej się ruszać i mogą mieć gorzej reaktywny układ bodźcowo-przewodzący w sercu, czyli mogą mieć zawężoną oscylację niereaktywne MST. Mogą wolniej rosnąć, więc mogą być mniejsze. Także tutaj informacja o tym, że dziecko ma aberrację chromosomową, która nie jest aberracją letalną, czasami nam to troszkę ułatwia życie i umożliwia uniknięcie działań, które nie do końca tym dzieciom służą i nie do końca im pomagają.